Polska na wakacje. Na Bieszczadzkim Szlaku. O Bieszczadach słyszał każdy Polak. O ich niezwykłym uroku, magicznych miejscach pełnych tajemnic, wspaniałych widokach zmieniających się o każdej porze roku wiedzą wszyscy. Jednak dla wielu osób przyjeżdżających w te strony niekwestionowaną atrakcją są górskie szlaki. Bieszczadzkie szlaki to zazwyczaj mozolny wysiłek, który jest niemal zawsze wynagradzany oszałamiającymi, niemożliwymi do odnalezienia nigdzie indziej widokami. Wyruszamy na dwa popularne bieszczadzkie szlaki, które nie sposób ominąć, przyjeżdżając w te jakże niezwykłe góry. Z parkingu tuż przy Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej w Brzegach Górnych ruszamy dwugodzinnym czerwonym szlakiem na Połoninę Caryńską, a dalej w kierunku Uszczyk Górnych. Szlak od razu staje się nieznośnie stromy. Niemal od samego początku, po pokonaniu głębokiego jaru, rozpoczynamy męczącą wspinaczkę po stopniach z ubitej ziemi. Las jest tutaj gęsty i mroczny. Niestety, krople deszczu przedzierające się przez korony drzew szybko zamieniają szlak w trudną do pokonania błotnistą, śliską maś. Chodź, Mariusz, właśnie idziemy sobie w góry. Czy moja zastawka w sercu? Właśnie idziemy sobie w góry. Ładna pogoda, przyjemnie się idzie. W ogóle śpiewają, deszcz nie pada. Tak, niektórzy mają na sobie coś ubrane, a inni, jak to widać, nie ma potrzeby w ogóle. Tak, nie mają na ciuchy. Nie mają na ciuchy, ale w góry idą. Najważniejsza jest turystyka. Po kilkudziesięciu minutach mozolnego pięcia się w górę natrafiamy na wiatę biwakową. To dobre miejsce na odpoczynek, posiłek lub schronienie się przed deszczem, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność. Niedaleko za wiatą las się przerzedza, ustępując miejsca polanom na granicy Połonin. Męcząca stromizna i długość stromego podejścia daje znać o sobie. Śmiało, bez użycia niezbędnej aparatury, mogę policzyć swoje tętno, bo ilość oddechów wymknęła się z mojej rachuby. Bieszczady to wyjątkowe, niezwykle rozległe góry. Oferują całą paletę górskich wędrówek, w trakcie których każdy znajdzie coś dla siebie. Znajdziemy tutaj długie, lesiste trakty i niekończące się granie, ostre podejścia i ścieżki biegnące bezdrzewnymi połoninami, gdzie latem niemiłosiernie pali słońce, zimą chrzęści śnieg i hula mroźny wiatr, a wiosną i jesienią wszystko wokół nabiera intensywnych kolorów żółci i płonącej czerwieni. Naprawdę trudno jest powiedzieć, które bieszczadzkie szlaki zasługują na miano najpiękniejszych, najciekawszych czy godnych polecenia. Wybór zależeć będzie od wielu osobistych preferencji i oczekiwań. Są jednak w Bieszczadach szlaki, które uważane są za najbardziej emblematyczne. Są one kojarzone i nieraz wręcz utożsamiane z całymi Bieszczadami i tutejszymi górskimi wędrówkami. Jednak niezależnie, który szlak wybierzemy, jednego możemy być pewni. Kiedy wejdziemy na bieszczadzkie szczyty, widoki, które zobaczymy, na długo pozostaną w naszej pamięci. Przed nami jedno z najbardziej znanych miejsc w Bieszczadach – Połonina Caryńska. Nagrodą za wysiłek są przepiękne widoki, z których słynie Caryca,
Nawet teraz, a może właśnie teraz, kiedy mgły z impetem przysiadają w dolina, by po chwili wzbić się do góry i przysłonić kolejne szczyty. Często zadajemy sobie pytanie, czym są połoniny. Połonina to wyraz pochodzenia wczesnosłowiańskiego, oznaczającego miejsce puste, nieużytek, nie nadające się do uprawy roli. W dzisiejszym rozumieniu jest to nazwa zbiorowisk muraw alpejskich wykształconych ponad górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich. W Polsce połoniny są głównie w Bieszczadach. To bardzo charakterystyczne dla tych stron piętro roślinności. Cechą szczególną jest brak piętra kosodrzewiny, znanej z Tatr. Las składający się głównie z buków przechodzi niemal od razu w połoninę. Te dwa piętra roślinności oddziela jedynie wąski pas karłowaciałych, smaganych wiatrem buków. Połoniny to także element nierozerwalnie związany z niezwykle bogatą bieszczadzką historią. Góry te od wieków zamieszkiwane były przez rdzennych rusińskich górali, bojków. Zajmowali się oni głównie uprawą roli oraz hodowlą bydła, które sprzedawali na cyklicznych targach w lutowiskach. Niegdyś Bieszczady usiane były bojkowskimi chatami, czyli chyżami. Na rozległych łąkach i pastwiskach wypasano bydło. Bojkowie szczególnie w okresie letnim gnali je właśnie na połoniny. Pasterzy można było spotkać w sklecionych na prędce szałasach, które służyły im za schronienie w okresie wypasu. Dziś Bieszczady wyglądają zupełnie inaczej. Nie ma tu bojków, którzy zniknęli z tych pięknych stron na fali powojennych wysiedleń ludności podejrzewanej o sprzyjanie ukraińskim nacjonalistom. Pozostały po nich jedynie bieszczadzkie cerkwie, cudownie wpisujące się w tutejszy krajobraz. Góry są też o wiele bardziej zalesione niż niegdyś. Pola i łąki zaczęły błyskawicznie zarastać dawne wsie. Po chwilowej poprawie pogoda znowu zaczęła nam dokuczać. Wzmógł się wiatr, a w oddali na tle czarnych chmur rozbłysły pioruny, które towarzyszą złowrogie grzmoty przeszywające okolicę. Mając w pamięci tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce na Giewoncie, z impetem schodzimy z nagich połoni. Na granicy lasu z trudem omijamy śliską, gliniastą maź, a deszcz pada coraz intensywniej. Bieszczadzkie młode wody. Podobno tu się w górach, jak tylko Bieszczadę. Specyficzne. Nagle okolice wypełnia intensywny zapach czosnku niedźwiedziego, którego rozległe łany mijamy. Podobno czosnek niedźwiedzi ma wszystkie właściwości czosnku pospolitego, jednak przewyższa go pod względem zawartości siarki, która pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy i pokarmowy. Czosnek ma inne zalety, szczególnie cenne w czasie pandemii, jaka ogarnęła świat. Pomaga zwalczać wirusy, bakterie i drożdżaki odpowiedzialne za grzybice. No cóż, w tej chwili myślę tylko, by nie wywinąć przysłowiowego orła, nawet na tym cudownym leku. Ponownie zakładamy foliowe płaszczyki żartobliwie nazywane kondomami z Puerto Rico. A dlaczego z Puerto Rico? Wyjaśnienie znalazłem w internecie. Kilka lat temu przyłapano chińskich przedsiębiorców, którzy po krótkim recyklingu sprzedawali używane kondomy właśnie do Puerto Rico. Większość towaru była zagrzybiona i dziurawa. W strugach deszczu dochodzimy do kolejnej wiaty, w której to z niecierpliwością czekamy na zmianę pogody. Czas płynie równie szybko jak strugi wody wypełniające każde zagłębienie błotnistego szlaku. Takie są uroki gór.
Ruszamy dalej. Zmęczeni, przemoczeni, ale szczęśliwi, powoli zbliżamy się do celu. Zejście w deszczu i potoku błota płynącego szlakiem było prawdziwie górskim doświadczeniem, o którym długo będziemy wspominać. No. Przemoknięci, ubłoceni, zbliżamy się do celu. Po blisko 5 godzinach marszu jesteśmy na parkingu w Uszczykach Górnych. Wczorajsza pogoda i wymagania, jakie postawiły przed nami Bieszczady, nie zniechęciły nas do wyjścia na kolejny szlak. Na fali popularnego przysłowia lepiej żałować, że się było, niż żałować, że się nie było, w okrojonym składzie, ale ruszamy. Przed nami piękny widok owal i trudny szlak, Rawki z Przełęczy Wyżniańskiej. Po krótkim przygotowaniu na parkingu przy Bieszczadzkiej Pędli ruszamy w kierunku Bacówki pod Małą Rawką. Przebłyski słońca podnoszą nas na duchu. Po minięciu wspaniałej Bacówki i krótkim wypłaszczeniu szlak zaczyna mocno się wznosić. Często przydają się drewniane barierki, które dają nam poczucie bezpieczeństwa na mokrych kamieniach i błocie. Mozolnie pniemy się dalej, wypatrując końca lasu. Już kilka razy byłem na tym szlaku i nadal zadaję sobie pytanie, co mnie tutaj ciągnie? Przyroda, która nawet nie o każdej porze roku, ale dzień po dniu jest inna? Wyzwanie, nie mniejsze jak na wielu taczańskich szlakach, a może ich bliskość i przekonanie, że Bieszczady są takie nasze. Pomimo wymagającego podejścia, wybierany jest przez wielu turystów, których przyciąga centralne położenie masywu Małej i Wielkiej Rawki, ze szczytu których roztacza się oszałamiający widok, przez wielu uważany za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Jeszcze kilka ujęć kaskad na potoku Prowcza, które ze względu na deszczową pogodę są wyjątkowo wartkie i głośne. Krok za krokiem, oddech za oddechem, wspinamy się coraz wyżej. O tam jest chyba takie zejście. Kamera wszystko przyjmuje. Na granicy drzew mijamy wąski pas karłowatych buków o poskręcanych koronach, które tworzą irracjonalne kształty. Po godzinie mozolnej wspinaczki jesteśmy na grani, z której naszym oczom ukazał się szczyt Mała Rawka. Kilka zdjęć i upragniony odpoczynek. Mała Rawka to doskonały punkt widokowy, z którego można podziwiać rozległą panoramę, na której rysuje się Połonina Caryńska i Wetlińska, Wielka Rawka i Tarnica.
Ze szczytu rozpoczyna się 7-kilometrowy grzbiet pasma górskiego pod nazwą Dział. Ruszamy dalej, mijając słup geodezyjny stojący na grani, niczym zapomniany pomnik. Przemierzając Bieszczady, mnożą się w naszych głowach pytania, na które próbujemy znaleźć odpowiedź. Dlaczego tak wiele ludzi kocha te nasze Połoniny? Co takiego szczególnego mają w sobie te bezdrzewne szczyty, że co roku tysiące osób pielgrzymują w tej stronie niemal o każdej porze roku? Odpowiedź ta może być trudna do uchwycenia czy przekazania, szczególnie osobie, która nigdy nie była w Bieszczadach. Wszyscy ci, którzy byli tutaj choć raz, wiedzą, że te góry mają w sobie coś niesamowitego. Niezwykły magnetyzm, który każe nam tutaj wracać raz po raz. Przeskakując kałuże po długim, przyjemnym marszu granią, dochodzimy do Wielkiej Rawki. To jeden z najbardziej znanych bieszczadzkich szczytów. Wielka Rawka jest kulminacją pasma granicznego. Znajduje się tu jak całe pasmo na głównym wododziale karpackim. Wszystkie cieki wodne płynące na północ są zlewiskami Morza Bałtyckiego, a te toczące wody na południe Morza Czarnego. To tylko ciekawostka, bo wszystkich turystów interesuje tylko to. Wspaniały widok, na którym niczym na mapie można wyróżnić niemal całe wysokie Bieszczady. Wysokość Rawek daje również możliwość spojrzenia w głąb terytorium Słowacji i Ukrainy. Szlak na Rawki jest co prawda mozolny i porządnie daje w kość, ale daje dużo satysfakcji z osiągniętego celu. Po krótkim odpoczynku niebieskim szlakiem schodzimy ostro w dół. Bieszczadzkie szlaki co roku urzekają coraz to większe rzesze turystów. Jednak kiedy inne górskie regiony w naszym kraju odstraszają rosnącym z roku na rok tłumami, w Bieszczadach nadal można poczuć się jak zagubiony na końcu świata. Szczególnie przed i po sezonie letnim bieszczadzkie szlaki oferują nam wyciszenie graniczące z samotnością. Nawet najdelikatniejszy dźwięk, szelest liści, szum strumienia czy zgrzyt ocierających się o siebie konarów zmusza do wysiłku nasze zmysły. To właśnie tutaj w pełni poczujemy, że jesteśmy na dziewiczym łonie natury, a że w trakcie całodniowej wycieczki nie spotkamy ani jednej osoby, nie jest niczym nadzwyczajnym. Pozostańmy przez chwilę z magią tutejszych krajobrazów. Bukowych drzew, przez których liście przeciskają się promienie słońca, szeleszczących liści pod stopami i szumu meandrujących strumieni.
miejscu, gdzie potok Wielka Rawka łączy się z rzeką Rzeczycą, kończy się nasza przygoda na Bieszczadzkim Szlaku. Pozostają jednak wspomnienia i plany na kolejną przygodę.